Witam moi drodzy, dzisiaj wspaniały przepis koleżanki mojej żony Emilki, tak miała na imię właśnie, tak mam zresztą napisane w zeszycie, papryka konserwowa Emilki i tak będziemy ją robić z miodem i jeszcze z innymi fajnymi przyprawami i jest bardzo, bardzo pyszne, wszystko wam dokładnie pokażę. No i to są nasze cudowne papryki. Zobaczcie, jakie wielgaśne. Nie wiem, czy mi wejdą do słoiczków, bo mam słoiczki takie standardowe, nieduże, ale będziemy jakoś to wszystko upychać, a u siebie musicie też kupić paprykę i dostosować, a może wyhodujecie własną paprykę? No ale cóż, to ja kupiłem ją taką troszeczkę niegatunkową, nie jest taka równiutka, ale za to jest przepiękna. Są i pomarańczowo-zielone, i czerwone, i zielone. Wszystko razem około 3 kg. Po tej stronie mamy wszystkie składniki na zalewę, czyli będziemy używać miód. W moim przypadku jest to miód akacjowy. Uwielbiam ten miód, jest taki bardzo, bardzo miodowaty. Ja tak mówię, nie ma żadnych dodatków, jest cudownie smaczny. Oczywiście sól, cukier, ocet też będzie, no przecież papryka konserwowa. Wszystko będziemy mierzyć tą właśnie miareczką, czyli tą szklanką. Tam z tyłu mam słoiki, zobaczcie, taka bateria słoików, jakby brakło, to coś sobie jeszcze tam na boczku trzymam. A tutaj mamy wszystkie składniki, które będziemy na początku do papryczki wrzucać i dopiero później zalewać tą zalewą, którą przygotujemy. Czyli mamy olej, gorczycę, czosnek, ziele, to jest akurat liść laurowy, i ziele angielskie oczywiście. Więc co? Aha, jeszcze to. Dwa garnki sobie przygotujcie, jeden taki wielki do gotowania tych słoików, a tutaj mam drugi, mniejszy, taki, żeby sporządzić zalewę i działamy. I pamiętajcie jeszcze, żeby przygotować sobie przygotowanej wody, którą będziemy podgrzewać. Nie chcemy tej wody gotować dlatego, żeby miód nie stracił nam swoich cudownych właściwości zdrowotno-leczniczo-smakowych, więc woda przygotowana, schłodzona, wszystko razem podgrzejemy, żeby nam się cukier i miód rozpuścił i właśnie od tego zacznę. Więc na początek wsypuję 1,5 szklanki cukru. Wydaje się, że to będzie bardzo słodkie, ale właśnie taki jest przepis, jest doskonały. Teraz dwie łyżeczki soli. To musi być troszkę słonawe, bo nie miałoby smaku. No i teraz ocet. Słuchajcie, tyle samo octu, co cukru, czyli 1,5 szklanki. Szaleństwo, prawda? No tak, ale tej zalewy będziemy mieć sporo, więc nie ma się co przyjmować. To ma być papryka konserwowa, marnowana. I teraz to, co najwspanialsze, czyli szklana cała miodu pięknie się tutaj rozpływa. I to wszystko za chwilę dopełnimy odpowiednią ilością wody. Czyli tak jak mówiłem, 6 szklanek przygotowanej wody. Zapalam gaz i zaczynamy podgrzewanie i oczywiście mieszanie. Teraz musimy zamieszać, ponieważ wszystko, miód i cukier, wszystko leży na dnie, sól też, więc wszystko musimy rozprowadzić dobrze, żeby nam się tutaj nie przywarło. Pamiętajcie, jak będziecie to wszystko rozpuszczać, to nie grzejcie tego za mocno. To powinno mieć taką temperaturę około 40 stopni, ta zalewa, nie więcej. A to oznacza, że jakbyście spróbowali na łyżeczkę, to będzie troszeczkę mocniej ciepła w ustach niż normalnie letnia woda, ponieważ w ustach mniej więcej mamy 36,6, więc te 4-5 stopni więcej to jest takie lekko ciepłe i to jest ok. Nie może absolutnie być wrzące ani gorące. Dlaczego? Dlatego, że papryka by nam się ugotowała, a my tam mamy wszystko wymierzone co i jak. Nie może być zbyt miękka już po całej obróbce. Musi być właśnie lekko al dente i taka jest najlepsza. Teraz zabieramy się za papryczkę. Sytuacja jest taka, ja wam coś najpierw pokażę, a dopiero później będę mówił wam co dalej zrobić. O, tutaj papryka ma takie zgrubienie. Tak jak teraz jest ucięte, jest fantastycznie. Natomiast to trzeba niestety wyciąć. Oczywiście nie musicie pozbawiać się tego, bo wystarczy to lekko obrobić i przygotować sobie na przykład jakiś gulasz węgierski, albo wrzucić to do zupy jakiejś paprykowej, albo też na przykład zrobić leczo i te końcóweczki nam zostaną do wykorzystania. Jeżeli obetnę taki kawałek, zobaczcie, to te białe przerosty też musimy wyciąć i to zgrubienie też musimy obciąć. Czyli obrabiamy ją tak pięknie jak teraz, a te kawałeczki, które tutaj mam, po prostu zostawiamy sobie do jakiegoś innego przepisu. Szukajcie na moim YouTubie. To był taki przykład, a teraz pokażę wam, jak będę to naprawdę robił po swojemu. Wykrawam taką większą część z tej strony. Tak jak mówiłem, od razu mi zostają te przegrubienia na zewnątrz. O, później sobie to obrobię do naszego sosiku. I z drugiej strony oczywiście podobnie. I będę już miał ładną papryczkę kształtną do poformowania słoiczki.
poucinam sobie kawałki. Pamiętajcie, że w słoiczku to będzie tak, że właśnie to, co wy przygotujecie, to nasz gość, który będzie tą papryczkę sobie wcinał, będzie miał na talerzu później, więc zróbcie takie porcje, jak wam odpowiadają. No i zobaczcie, tak wygląda przepięknie ubrana i już podrobniona na... O, ziarenka się zostały. Pamiętajcie, żeby ziarenka usuwać podczas wkładania, jakby coś wam tam zostało, bo wprowadzają taką goryczkę troszeczkę do papryczki, jak ta każda pestka, więc nasionka wyrzucamy, żeby nie wałęsały nam się. Goryczkę my sobie zrobimy poprzez gorczycę oczywiście, a tutaj są ścinki. Zobaczcie, jakie grubaśne zostawiłem. Ja oczywiście wykorzystam to wszystko do mojego przepysznego gulaszu węgierskiego i nic się oczywiście nie zmarnuje. Ubrałem sobie kilka ząbków czosnku, kroję je na kawałeczki. Ten większy mogę pokroić nawet na trzy, będę miał takie trzy ząbki mniejsze, a te na dwa, gdyby nam brakło, to mogę sobie jeszcze obrać, ale na razie niech one sobie leżą z boczku. I co teraz robimy? Teraz już leci z górki, bierzemy słoiczek i wkładamy nasze papryczki dosyć ciasno, tak żeby tutaj upakować i żebyśmy mogli pięknie to zalać zaprawą, w której będziemy to wszystko marynować, tak żeby nam się zmieściło jak najwięcej i o jak najlepszym wymiarze. Wybieram na razie te niższe, żebym nie musiał tutaj tego zbyt mocno zaginać. Dobra, no i mamy pięknie upakowany słoiczek. Teraz trzeba wrzucić kawałek liścia laurowego, 1/4, tak tylko do smaku, jeden ząbek czosnku, troszeczkę gorczycy, zrobię to łyżeczką, żeby nie nasypało się zbyt dużo, troszeczkę ziarenek, zobaczcie, i jakieś 2-3 ziarka ziela angielskiego. To wszystko zalewamy odrobiną oleju, mniej więcej łyżka, ja tak będę na oko sobie polewał, bo przecież nie trzeba z tego w żaden sposób strzelać, no i trzeba to zalać zalewą. No więc biorę łychę i już lejemy do środka. Zalewa jest ciepła. Pamiętajcie, żeby zostawić nieco tutaj przestrzeni, powietrza. Nie lejcie do pełna równości, dlatego że będziemy to za chwilę jeszcze ugotowywać, a to znaczy, żeby nam się rozszerzyło i mógłby słoik pęknąć, więc musi być poduszka powietrzna. I mocno zakręcam i następny. Może być zielony kawałek, czerwona znowu i tak dalej, czosnek, liść laurowy, kilka ziarenek, odrobina gorczycy, łyżka oleju i zalewa i mocno zakręcić. I tak oto z około 3 kg papryczek wyszło nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć słoiczków. Zobaczcie, jakie są piękne, trzeba je szybciutko wstawiać, żeby się zawekowały. Na początku filmu pokazywałem wam garnek, zastanawialiście się zapewne, po co tam wisi ta ściereczka. A właśnie po to, że włożymy ją tutaj do środka, rozłóżcie ją jakoś równomiernie, tak żeby słoiczki sobie mogły tutaj stać. I teraz wkładamy na ściereczkę słoiki. Chodzi o to, żeby nam nie potukły się, jak będą grały i żeby nie stały bezpośrednio na blasze, bo od spodu naprawdę by mocno terkotały, mogłoby się coś wydarzyć. Nie wiem, czy mi wejdą wszystkie. Ale gdyby mi nie weszły, to te... Ach, zrobię tak właśnie, trochę luźno niech tu będzie. I te dwa, które mi zostały, zobaczcie, ugotuję w mniejszym garku, nie ma problemu. Albo jeszcze raz w tym. I teraz trzeba wlać tyle wody, ile potrzeba. Zaraz wam pokazuję. No i przyjrzyjmy się. Tutaj jest woda, zobaczcie, dotykam palcem wodę. Ona jest prawie pod rand i właśnie to jest dobrze. Będą się gotowały i jednocześnie zalewa w środku i papryczki nam się też przygotują. Ważne jest, żeby nie nalać więcej, bo będą chciały wypływać i za mało też jest niedobrze. Tak pod rand jest ok. Już wstawiamy. I teraz bardzo, ale to bardzo ważna informacja. Wstawiamy oczywiście słoiczki na zimną wodę. Zaczynamy to wszystko gotować. W zasadzie podgrzewać aż do zagotowania, zawrzenia wody. I w tym momencie gotujecie nie dłużej niż 8 minut. 10 to jest absolutne maksimum. I zaraz trzeba wyjmować. Nie można zostawiać do ostygnięcia, bo będzie nadal stała we wrzątku. Więc to wam pokażę. Chciałem wam jeszcze coś pokazać. Zobaczcie. Posłuchajcie raczej. Widzicie tutaj troszeczkę ten słoiczek na przykład, troszkę skacze, woda tam troszkę bulgocze, ale mówię wam, że to się jeszcze nie gotuje. Po prostu pod tymi słoiczkami wyskakuje sobie bulgocąca woda, ponieważ one naciskają na dno, na tą ściereczkę i spod nich właśnie to wszystko się tam dzieje, a ja zmierzę temperaturę i zobaczymy, jaka faktycznie w tej chwili jest.
gdybyście właśnie mieli taki termometr kuchenny i wtedy możecie to dosłownie ekstra, co do jednego stopnia prawie, kontrolować i to jest ważne przy takim gotowaniu, a jeżeli nie, to zaobserwujcie, że już woda bulgoce mocno, to wtedy jest gotowanie, a nie takie pukanie pod słoiczkiem. I już mamy pierwsze oznaki wrzenia, tutaj przyjrzyjcie się, tak właśnie woda wariuje i teraz od tego momentu 8 minut włączam stoper. I pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, one się już chwilę gotują, tutaj zobaczcie, tenka, a w zasadzie wieczka od tych słoiczków wybrzuszyły się troszkę, bo ciśnienie powietrza, które tam jest, jest troszeczkę rozsadza, dlatego bardzo ważnym było, żeby przygotować dobrze i nie napełniać ich zupełnie, bo woda pod wpływem temperatury lekko się rozszerza i byłby gips. Zachowajcie szczególną ostrożność, jak będziecie to robić. Nie nachylajcie się nad garnkiem, nie patrzcie do środka, bo nie wiadomo jaki słoik jest, jaki jest pewny. Tam jest ciśnienie i gdyby odskoczyło wieczko, naprawdę może być krzywda. Uważajcie na to. Włączyłem na 2 minuty wcześniej, przed tym, aż skończył się mój czas, bo chcę Wam pokazać, co teraz zrobić. Przecież jak wyjąć taki słoik, który jest tutaj de facto prawie zalany do pełna. Muszę łyżką wybrać wodę, chociaż ta woda i tak po części odparowała, ale wybiorę ją na tyle, żebym mógł sięgnąć rękawicą te słoiczki, bo przecież one są gorące, 100 stopni mają, więc nie będziemy chcieli się poparzyć. No dobrze, uzbroiłem się w rękawice z takimi gumowymi tutaj nakładkami. I bardzo ważna rzecz, słuchajcie, stawiamy wszystkie tak jak teraz do dołu wieczkiem, tak żeby nam się zawykowały, żeby tu od wieczka nie było powietrza. To powietrze, ponieważ temperatura się zmniejszy, ono się skurczy i nam wciągnie wieczko, będzie super. I tak jak teraz trzeba pozostawić je do wystygnięcia. Wieczka muszą się wciągnąć, weki muszą się zrobić i już. Ja tam w moim garnku gotuję jeszcze te dwa większe słoiczki. One sobie osobno tam bulgocą, ale my już możemy kończyć. Widzieliście jak pięknie to wszystko zostało zrobione. Tego typu weki przetrzymają się nawet całą zimę. Ale my zapewne zjemy je wcześniej, bo są bardzo smaczne. No i teraz jeszcze jedna uwaga. Przecież one muszą chwilę postać, zanim przejdą wszystkimi aromatami, wszystkimi smakami ziół, czosnku. Wszystko co tam się znajduje musi się ładnie przegryźć i dlatego jeszcze musimy poczekać około tygodnia czasu minimum, żeby one były dobre, smaczne, te papryczki. Natomiast czym dłużej stoją, tym jeszcze bardziej naciągną smaków. Musicie się wykazać cierpliwością. Sezonowo zrobiłem papryczki, innym razem zrobiłem ogórki kiszone, a też śliwki, czyli powidła śliwkowe, bardzo smaczne. Teraz też są na czasie, więc otwierajcie moje filmy na YouTubie, zobaczcie co mam do powiedzenia na Facebooku, tam napiszcie coś do mnie, jakiś komentarz. Na YouTubie też możecie pisać komentarze, chętnie odpowiadam. Lajkujcie mojego Facebooka, subskrybujcie mój kanał, będziecie mieć co środę jakiś nowy przepis. I środa gotuje, tak ma być. Cześć!